Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest druga pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I rozpoczynamy. Czyli w tym zadaniu mamy policzyć pochodną drugiego rzędu, czy też drugą pochodną z naszej funkcji y, którą mamy na tablicy. Jak to zrobić? No jak wiemy, moi drodzy, żeby policzyć pochodną drugiego rzędu, musimy mieć pochodną pierwszego rzędu. I żeby mieć pochodną na przykład trzeciego rzędu, musimy mieć pochodną drugiego rzędu i pierwszego rzędu. Czyli musimy to robić na podstawie poprzedniej pochodnej, czyli od czego musimy zacząć zadanie? Od pierwszej pochodnej. Czyli piszemy sobie na początku y'. Szukamy w tablicy arkusa kosinusa. Znajdujemy i okazuje się, że jest to minus 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat. I teraz będziemy liczyć drugą pochodną na podstawie pierwszej pochodnej, ale żeby to zrobić, przyjrzyjmy się tej funkcji tutaj, która nam powstała. No to jest funkcja, która po pierwsze jest ułamkiem, po drugie ma pierwiastek. I tak szczerze mówiąc, to ja nie chcę za bardzo bawić się w pochodną ilorazu, bo nie lubię rozpisywać tej pochodnej. Poza tym i tak będę musiała tutaj skorzystać z pochodnej złożonej. Dlaczego by nie zrobić tak, żeby tylko skorzystać z pochodnej złożonej? Jak to zrobić? Więc sobie przekształcimy tę pochodną trochę. Tutaj minus 1 zostanie. Natomiast tu zamienimy sobie pierwiastek na potęgę. Wzory takie możecie znaleźć chociażby w tablicach maturalnych. I zamienimy sobie nasz pierwiastek na potęgę 1/2. To jest krok numer 1. Nadal mam ułamek. Teraz chciałabym pozbyć się tego ułamka i mam kolejny wzór, który mówi mi, że jeżeli chcę, żeby moje wyrażenie podniesione do potęgi przeskoczyło z mianownika do licznika, muszę zmienić znak potęgi na przeciwny, czyli u nas to będzie ta minus 1 zostaje i nasz nawias, czyli 1 minus x kwadrat podniosę do potęgi minus 1/2. I teraz w takiej postaci będę liczyła z tej funkcji pochodną rzędu drugiego, bo wystarczy tu, że policzę tylko pochodną złożoną. I żeby policzyć pochodną złożoną z tej funkcji, muszę najpierw znaleźć funkcję zewnętrzną, najbardziej zewnętrzną. I co się okazuje, że to jest funkcja, która wpływa na pozostałe wyrażenia w naszej funkcji. Czyli będzie to potęga, moi drodzy, bo ona wpłynie na wartości tego, co jest wyrażeń, które są w nawiasie, czyli jaka jest pochodna z potęgi. Najpierw potęga ląduje przed nawias, czyli mamy minus, minus, czyli będzie plus 1/2, razy, nawias pozostaje bez zmian, do potęgi minus 1/2, minus 1, czyli to będzie minus 3/2, razy, i teraz liczę pochodną funkcji wewnętrznej, a dla mnie funkcją wewnętrzną jest to, co znajduje się w nawiasie, czyli to będzie 0, minus 2x równa się. I teraz chciałabym, żeby to troszeczkę ładnie wyglądało. 0 minus 2x to jest minus 2x. Jak ja to pomnożę przez 1/2, to dwójki mi się skrócą i zostanie minus x razy 1 minus x kwadrat do potęgi minus 3/2. Jeżeli macie ochotę, możecie z powrotem tę potęgę zamienić na pierwiastek i ułamek. My zostawimy to w takiej postaci i zakończymy zadanie. Ja zapraszam Was do pozostałych zadań, które znajdują się na naszym kanale związanym z pochodną rzędu drugiego, rzędu pierwszego i ogólnie rachunkiem różniczkowym. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wysyłajcie wszystko na nasz adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.